drugą sesję będzie prowadził pan profesor Bolesław Domański, także zapraszam. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przed nami bardzo interesująca druga sesja naszej konferencji. Kilkakrotnie w czasie poprzedniej sesji pojawił się ten wątek, że taki odbiór społeczny, a chyba jeszcze bardziej taki dyskurs medialny tak zwany jest, jak mówi się Unia Europejska, to tak naprawdę korzyść to jest, mówiąc brzydko, przerabianie pieniędzy. Ile udało się tych pieniędzy wydać? Im więcej, tym jest większy sukces, prawda? Ja myślę, że ta sesja, która jest przed nami, to jest wyjątkowa okazja, żebyśmy tak naprawdę popatrzyli na kontekst oddziaływania polityk Unii Europejskiej w polskim kontekście, właśnie w tych trzech różnych wymiarach. Pan profesor Stanisław Mazur będzie nam mówił o członkostwie w Unii i jakości rządzenia. Ten aspekt instytucjonalny już był sygnalizowany. Pan profesor Maciej Smętkowski o wpływie polityki spójności na rozwój regionalny i wreszcie pan profesor Jerzy Wilkin o tym, jak gdyby takim zupełnie odrębnym segmencie naszej obecności w Unii, czyli wspólnej polityce rolnej, prawda, która jest przecież niezwykle ważnym elementem funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Zapraszam w takim razie pana rektora, pana profesora Stanisława Mazura do wystąpienia. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, w moim wystąpieniu to, co będzie inne w stosunku do poprzednich, że nie będzie pilota, więc bardzo Państwa przepraszam za tą niedogodność, ale po prostu nie zdążyłem. Chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do udziału w tym spotkaniu, w szczególności do pani profesor i pana profesora Gorzelaka, którzy mnie zachęcili. To dla mnie ważne wystąpienie. Szanowni Państwo, ja w swoim wystąpieniu będę starał się nawiązywać do tego wątku instytucjonalnego, i z tego punktu widzenia będę patrzył na polskie członkostwo w Unii Europejskiej poprzez pryzmat jakości rządzenia. Na początek bardzo krótko postaram się przywołać pewien kontekst, czegoś co nazywaliśmy kiedyś europeizacją pewnych praktyk zarządzania w sektorze publicznym. Potem kilka słów na temat jakości zarządzania, o tych wskaźnikach, pomiarze, ale w istocie rzeczy to, co mnie będzie zajmowało, to pytanie o to, jak wygląda jakość rządzenia w tej chwili w Polsce, co zostało z tego, czego nauczyliśmy się, albo nam się wydawało, że nauczyliśmy się. I wreszcie postaram się poprzez taką koncepcję, którą od lat staram się rozbudowywać, pokazać Państwu na problem jakości rządzenia trochę w innej, bardziej kulturowej perspektywie, jako na sytuację pewnej rywalizacji idei czy konkurowania różnych widełów i różnych wyobrażeń o tym, co nazywamy dobrym porządkiem instytucjonalnym. Bo moim zdaniem to, z czym my mamy do czynienia w tej chwili w Polsce, to nie jest problem i wyłącznie przekamarzanie się z Komisją Europejską, chociażby w zakresie przestrzegania standardów tego dobrego rządzenia, tylko coś dużo bardziej kulturowo warunkowanego. Państwo, europeizacja. Będę się oczywiście starał skupić na tych elementach, które dotyczą administracji publicznej i tego, co wprost dotyczy zarządzania. Wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, przyjmowaliśmy różne zobowiązania i jednym z tych zobowiązań było również doskonalenie mechanizmów zarządzania publicznego. W tym czasie Unia Europejska miała trzy takie podstawowe dokumenty, które mówiły, na czym polega dobrze zarządzane państwo, na czym polega dobrze ułożona administracja. A to była Karta Praw Podstawowych, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, czy taki specyficzny komunikat Wspólnoty Europejskiej, który mówił o tym, na czym polega dobre stanowienie i dobre realizowanie prawa. Wydawało się wtedy, kiedy byliśmy w okresie przedakcesyjnym, że proces konwergencji pewnych zachowań, coś, co czasami nazywano przekornie i złośliwie importem pewnych instytucjonalnych rozwiązań, bardzo silnie zmieni praktyki rządzenia w Polsce. Zresztą w pierwszym okresie po akcesji byliśmy absolutnie liderem, jeśli idzie o szukanie dobrych rozwiązań w imię budowania tego sprawnego systemu zarządzania. Ku zaskoczeniu bardzo wielu ekspertów, ale też ludzi w Komisji Europejskiej, Polska była pokazywana jako ten najlepszy uczeń w klasie, który najpilniej odrabia lekcje, szybko przyswaja te modele zarządzania, w istocie bardzo szybko podnosi się jakość rządzenia. Więc to wtedy nam się wydawało być oczywiste, że my tego potrzebujemy, dlatego że pojawiały się głosy, może nie były dominujące, ale one się pojawiły w dyskusji
w pierwszej sesji, że nie tylko pieniądze, ale w istocie instytucje, reguły i normy są długofalowo ważniejsze od pieniędzy. Pojawiło się również takie myślenie, które mówiło, że te pieniądze o tyle są ważne, albo szczególnie są ważne, dlatego że mogą ukształtować pewne nawyki, pewne wzorce koordynacji, wzorce rozwiązywania problemów, czyli mogą tworzyć pewną stały fundament takiego strategicznego rozwoju. Dużo dyskutowaliśmy, dlaczego warto to dobre rządzenie wprowadzać, jakie korzyści z tego będą płynąć. Wskazywaliśmy na te oczywiste elementy, jak przejrzystość, rozliczalność, kapitał społeczny, praworządność, wiele innych ważnych cech. To, co było szczególnie ważne z mojego punktu widzenia, to myślenie o tym, że to dobre rządzenie może prowadzić do budowania ładu instytucjonalnego. Takiego ładu instytucjonalnego, który ogranicza koszty transakcyjne życia społeczno-gospodarczego, redukuje niepewność, redukuje uznaniowość, redukuje nieprzewidywalność, czyli tworzy coś, co jest szalenie istotne, zwłaszcza dla gospodarki, stabilizuje system prowadzenia aktywności gospodarczej, a zarazem system czyni bardziej merytokratyczny, bardziej wolny od władzy dyskrecjonalnej, uznaniowej, czy od różnego rodzaju uzurpacji politycznych, czy wpływu grup interesów. Zatem bardzo głęboko przemawiała do mnie myśl instytucjonalistów, o nich jeszcze na końcu, która mówiła, instytucje są kluczem budowania stabilnego, konkurencyjnego państwa. Państwo, zaczęliśmy to budować, jak zwykle oddaliśmy się z pasją poszukiwaniu. Trzeba przyznać, że w tym okresie byliśmy swoistego rodzaju technokratami. Wierzyliśmy, że istnieją pewne wzorce, pewne wskaźniki, pewne modele, które jeżeli dobrze obmyślimy, zoperacjonalizujemy i będziemy przestrzegać, to absolutnie osiągniemy doskonałość zarządzania publicznego. Pewnie nie do końca to się udało, o czym będę też starał się jeszcze powiedzieć. To, co wprowadziło bardzo istotne ożywienie w dyskurs na temat jakości rządzenia, również w Polsce ten dyskurs był bardzo widoczny, to te wskaźniki jakości rządzenia. Pierwszy taki poważny zestaw to wskaźniki jakości rządzenia, te światowe wskaźniki jakości zarządzania. Bank Światowy, który powiedział, każdy kraj, który jest dobrze urządzony, ma być konkurencyjny, ma być inkluzywny i budować swoją pozycję, musi przestrzegać pewnych wartości, musi przestrzegać pewnych reguł. Wskazywano na rzeczy dosyć oczywiste. Wolności obywatelskie, stabilność polityczną, jakość regulacji, usługi publiczne, praworządność, czy wreszcie walka z korupcją. Te wskaźniki początkowo były bardzo silnie promowane przez Bank Światowy. Do pewnego stopnia przybierało to kuriozalną postać, dlatego że te wskaźniki, które w kontekście Europy, kultury europejskiej są oczywiste, czasami próbowano implementować w krajach afrykańskich czy w krajach azjatyckich, co czasami ocierało się o śmieszność. Rodziło to też pewien poziom dezaprobaty wobec tych wskaźników. Mówiono, że preferują kraje bogate, że preferują pewien system wartości, który wcale kulturowo nie musi być adaptowany przez inne systemy. W konsekwencji Unia Europejska postanowiła budować własny system wskaźników i takie wskaźniki powstawały, one ewoluowały. Zwyczajowo to jest już cała rodzina wskaźników, zwie się Europejskie Wskaźniki Jakości Rządzenia. I tutaj w tej pierwszej wersji one koncentrowały się na takich obszarach jak bezstronność, efektywność, odpowiedzialność, wrażliwość. To bardzo silnie było związane z ideą jakości usług publicznych, dostarczaniem dobrej jakości regulacji, ale dostarczaniem w sposób niefaworyzujący, w sposób niewykluczający. Tutaj wiele było o tym mówić. Zakładam, że te rzeczy są dosyć dobrze rozpoznane w literaturze, zatem o tych rzeczach już zasadniczo nie będę mówił. Mieliśmy systemy wskaźników. Mieliśmy różnego rodzaju miary, lepsze, gorsze. Mieliśmy też próby krajowego budowania systemu miar. Tutaj witam pana profesora Wilkina. Pan profesor przewodził jednemu zespołu, który budował taki system miar budowania wskaźników jakości rządzenia w Polsce. I na bazie tych wskaźników próbowaliśmy budować lepiej zorganizowane, sprawnie działające państwo. No i tutaj przechodzę do zasadniczej części tego, o czym chciałbym powiedzieć. Te wskaźniki pokazują, wszystko jedno, który zestaw wskaźników stosujemy, że od kilku lat mamy bardzo istotne obniżenie się jakości rządzenia w Polsce. I to jest dosyć, powiedziałbym, dosyć ponury, ale bardzo widoczny trend. Postaram się go potem wyjaśnić bardziej teoretycznie, teraz tylko o kilku przykładach tego trendu. Pomimo tego, że posłużę się takim prostym podziałem na politykę makroekonomiczną, politykę ekonomiczną, trochę o tym mówiono. Zasadniczo skupię się na kwestiach dotyczących jakości demokracji, ale tak naprawdę to, co będę chciał szczególnie wyeksponować, to kwestie jakości rządzenia, czyli ten walor, ten aspekt ekonomiczny i aspekt dotyczący demokracji będzie tylko pewnym tłem.
Przecież polityka ekonomiczna, wiele o tym mówiono wcześniej, zwrócę tylko uwagę na pewne niepokojące rzeczy i te wskaźniki, te rzeczy bardzo silnie pokazują. To pierwsza rzecz to jest wiarygodność polityki finansowej państwa. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że w tej chwili, wybiórczo odwołał się do przykładu, różnice między tym, jak my szacujemy nasz dług, a tym, jak szacuje Eurostat, wynoszą 300 miliardów złotych. To powoduje długookresowo, że duzi, poważni inwestorzy biorą to pod uwagę. Znaczy, to nie jest rzecz, którą się bagatelizuje. Kolejny istotny element to problem dotyczący dramatycznie niskiego udziału inwestycji. Generalnie polski rozwój jest ściągnięty. Środki europejskie, konsumpcja, teraz podatek inflacyjny, trochę ta grupa, duża rzesza Ukraińców, która podniosła konsumpcję, ale jest brak inwestycji. To jest bardzo zła wiadomość, dlatego że to oznacza, że w kolejnych latach ten wzrost będzie po prostu bardzo słaby. Wreszcie kwestia dotycząca mało, zdawałoby się paradoksalnie, inkluzywnej polityki społecznej, tej wprowadzonej w sferze wydatków publicznych. To jest polityka, która nie buduje trwałych postaw wzrostu, w istocie rzeczy wyklucza z rynku, na przykład kobiety. Państwo wiecie, że w bardzo wielu małych, zwłaszcza miejscowościach, problem kobiet, które zeszły, znaczy odeszły z rynku pracy, ponieważ pakiet świadczeń socjalnych w istocie był bardzo zbliżony do tego, co gospodarka lokalna oferowała, abstrahując na razie ten wątek, zostawiam niskich wynagrodzeń. Proszę Państwa, również te problemy się pojawiły w sferze polityki społecznej. Dużo by o tym mówić, o części tych rzeczy mówiono. Przejdę do drugiego z wymiarów, silna demokracja. Często tak od 6-7 lat, jakbyśmy popatrzyli na wskaźniki, czy to są wskaźniki Banku Światowego, czy wskaźniki europejskie, czy wskaźniki innych organizacji, bardzo jasno widać szybki proces obniżania pozycji Polski w rankingach jakości demokracji. Doskonale te rzeczy obserwujemy na co dzień. Nie będę ich bardzo całościowo omawiał, zwrócę tylko uwagę na kilka z tych zagrożeń, które są najczęściej podnoszone. Po pierwsze to kwestia dotycząca sądownictwa. To jest powszechnie podnoszony problem. Obserwujemy go na co dzień w naszym kraju. To jest wreszcie kwestia dotycząca mediów, przestrzeni komunikacji. To są organizacje pozarządowe, to są ciała kontrolne, czy te niezależne organy kontrolne. To bardzo mocno się eksponuje. To jest wreszcie bardzo specyficzny sposób postrzegania organizacji pozarządowych. Może on nie przybiera takiego wymiaru, jak obserwujemy na Węgrzech, ale w tej chwili te organizacje pozarządowe znajdują się w dosyć trudnej sytuacji. Wreszcie to jest bardzo istotna kwestia, która jest fundamentalnym problemem, mianowicie centralizacyjnej wizji państwa. Wizji państwa, która w istocie rzeczy sprowadza samorząd terytorialny, w moim odczuciu, do pewnego funkcjonalnego sposobu zorganizowania świadczenia usług publicznych, w mniejszym stopniu postrzega samorząd terytorialny jako wspólnotę obywateli. To jest zupełnie inna koncepcja państwa niż legła u podstaw budowania samorządności terytorialnej w Polsce i obserwujemy na bardzo wielu polach przykłady tej centralizacji. Ograniczenie dochodów własnych, wzrost przekazywanie kompetencji administracji rządowej, wzrost nadzoru i kontroli ze strony organów administracji rządowej. Lista tych rzeczy jest bardzo długa. To jest bardzo widoczne wtedy, kiedy mówimy o problemie demokracji. Proszę Państwa, wreszcie, zamykając ten wątek, chciałbym również, kiedy rozmawiam o demokracji, powiedzieć o pewnej tęsknocie, która wydaje się być silnie w Polsce widoczna. Tą tęsknotą zakończę swoją wystąpień. Myślenie o takiej mieszance antyliberalno-populistycznym modelu demokracji. Wydaje mi się, że w tej chwili my powoli coraz częściej w naszym układzie instytucjonalnym dostrzegamy takie elementy, które pozwalałoby tego typu tezę starać się bronić. Proszę Państwa, dobre rządzenie. Dobre rządzenie można na wiele sposobów analizować. Ja ograniczę się do takich dwóch, które zaczerpnąłem z takiego raportu, który przygotowuje Fundacja Bertelsmanna. To są takie bardzo wartościowe w moim odczuciu raporty, bardzo uporządkowane, robione w długich przedziałach czasowych, dają pewne punkty odniesienia. Najpierw oni dzielą to dobre rządzenie na dwa takie istotne wymiary, czyli potencjał do rządzenia i odpowiedzialność za rządzenie. Pierwszy, jeżeli chodzi o potencjał rządzenia, ten raport to jest chyba za rok 2020, rozpoczyna się od zdania, gdzieś jest to tak mocno wyboldowane, że Polska po raz kolejny radykalnie obniżyła swoją pozycję. Co składa się na tak ponurą ocenę? Po pierwsze, problem odejścia od pewnego technokratycznego sposobu uprawiania polityki.
patronaż polityczny, lojalność polityczna, wola polityczna zastępuje to, co nazywaliśmy kompetencje, to, co nazywaliśmy standardy i reguły. To jest o tyle istotne, przyszło mi tutaj, przywołuję takie badanie, które kilka lat temu badacze z Holandii przygotowali dla potrzeby prezydencji holenderskiej, w której pokazywano bardzo ciekawe zestawienie. Znaczy wtedy, kiedy te wartości, nazwijmy, technokratyczno-instytucjonalne znikały, to w bardzo wielu kluczowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej, edukacyjnej radykalnie zbliżała się jakość tych polityk. Zbudowano taką bardzo ciekawą mapę. Mam wrażenie, że w Polsce pewnie te procesy da się obserwować za kilka lat, gdyby tą mapę starać się zrekonstruować. Te kolory, które byłyby wtedy, kiedy byłaby mowa o Polsce i politykach realizowanych w Polsce, pewnie należałoby do tych mniej korzystnych. Tworzenie prawa. No doskonale Państwo to znacie. Zasadniczo zdominowało to tworzenie prawa przez inicjatywę poselską. Powód jest oczywisty. Wreszcie ocena skutków regulacji. Coś, co Polska, w moim opinii, bardzo dobrze dopracowała. Też, o ile pamięć mnie nie myli, uczestniczył w tym pan doktor Piotr Żuber. Zbudowaliśmy sprawny system oceny skutków regulacji. Państwo, ten system zasadniczo zanikł. Znaczy bardzo rzadko sporządza się, a jeżeli się sporządza, to jakość oceny tych skutków regulacji daleko odbiega od tego, co nazwalibyśmy dobrym standardem. O samorządach już Państwu mówiłem. Teraz kilka słów dotyczących kształtowania zasobów kadrowych. Wiele by o tym mówić. W istocie rzeczy obserwujemy bardzo silny demontaż służby cywilnej, ale obserwujemy też bardzo daleko idące upolitycznienie w samorządzie terytorialnym, czyli coś, co jest fundamentem, jakość zasobów ludzkich, w tej chwili jest bardzo silnie poddana presji politycznej i znów bardzo silnym kryterium warunkującym zatrudnienie, awans, są te kryteria, które w istocie bardziej grawitują w kierunku lojalności politycznej niż tego, co nazywamy pewną wartością merytoryczną istot służby publicznej. To są tego typu przykłady. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, no to w sytuacji, w której bardzo wiele organów kontrolnych państwa jest, nie chcę użyć tego potocznego słowa, przejętych, ale jest silnie kontrolowanych przez partię rządzącą, ta odpowiedzialność staje się dosyć iluzoryczna. Plus bardzo silne media publiczne, bardzo silnie ich w tej chwili szczodrze dotowane z budżetu państwa, wywierają bardzo silny, tworzą pewien dyskurs publiczny, trafiają do dużej części naszych współobywateli, który bardzo jasno kreśli jakby pewien obraz sytuacji. Czy to jest propaganda? Bardzo wielu komentatorów uważa, że to już jest propaganda. I ja nie chcę wydawać tak, bo nie jestem ekspertem w tej materii jednoznacznych sądów, ale wydałem się z pewnością przekaz, który płynie z mediów publicznych, no nie jest przekazem zobiektywizowanym, a on trafia dużej części naszych obywateli. Wreszcie kwestia dotycząca, jeżeli chodzi o odpowiedzialność no, wspomnianego już sądownictwa, problem braku niezawisłości, niezależności sądownictwa. To są tego typu problemy, które mamy w sferze rządzenia. Często reasumując ten wątek, jeśli odnosić sytuację w Polsce do standardów tego, co nazywamy dobrym rządzeniem, to wszystkie zobiektywizowane, liczące się zestawy wskaźników wykorzystywanych przez rządy, ale też różne wyspecjalizowane instytucje międzynarodowe, w tym organizacje obywatelskie, jasno pokazują, że mamy z tym duży problem. To nie jest problem, który jest problemem tylko w jednym z obszarów. Niemal w każdym z elementów tego, co nazywamy dobre rządzenie, obserwujemy spadek jakości tego rządzenia. Państwo, to jest oczywista rzecz, że to bardzo szybko będzie się przekładać na nasz potencjał rozwojowy. Dlatego, że ja jestem osobą, która bardzo silnie utożsamia się z myśleniem instytucjonalnym. Wielkość środków finansowych bez dobrych instytucji nie rozwiąże problemu tego kraju. Znaczy bez dobrych instytucji nie ma stabilnego i długotrwałego rozwoju. I to jest oczywiste. I my w tej chwili te instytucje bardzo konsekwentnie z dnia na dzień staramy się albo niszczyć, albo podważać fundamenty ich funkcjonowania. Często można na to spojrzeć na dwa sposoby. Pierwszy z tych sposobów to jest taki, który nazwałbym pewnym utyskiwaniem, który mówi o tym, że to są różne wizje świata, że to jest spór między Polską a Komisją Europejską albo innymi krajami i że to są jakieś wyłącznie doraźne, sezonowe problemy, które napotkaliśmy. Moja diagnoza jest odmienna, mianowicie uważam, że to jest głębszy problem, a co za tym idzie, trudniej go będzie rozwiązać. I tutaj wykorzystuję taką konstrukcję, którą kiedyś, to nie jest dojrzała, proszę wybaczyć, ja się nad tym zastanawiam, jak ją bardziej skonceptualizować, ale obmyśliłem mianowicie konkurowania idei instytucji. Ja uważam, że w historii jest tak, że pojawiają się pewne idee rozwojowe i pojawiają się instytucje, które utożsamiają te idee i one konkurują.
O ile ta pierwsza, te pierwsze idee, które zorganizowały nam świat, w sensie państwa, po roku 1989 były proste. Demokratyczne państwo prawa, gospodarka rynkowa, społeczeństwo obywatelskie. To były idee, wokół których skupiono entuzjazm społeczny, wysiłek, zasoby. One budowały podwaliny sukcesu naszego państwa. Ale w tej chwili mam wrażenie, że te idee spotkały się ze swoimi oponentkami. Pojawiły się nowe idee, które przykuwają uwagę opinii publicznej. Są na tyle atrakcyjne, że w istocie na końcu tego procesu wyborcy są skłonni wybrać te nowe idee, a co za tym idzie, pojawiają nam się nowe instytucje i ten regres, który obserwujemy w Polsce, wydaje mi się, że trzeba starać się zinterpretować poprzez pryzmat tych nowych idei, nowych instytucji. Co takiego się pojawiło i dlaczego się pojawiło? Po pierwsze pojawiło się rozczarowanie modelem gospodarki rynkowej, a zwłaszcza dystrybucją bogactwa. Znaczy to był bardzo silny resentyment, który bardzo silnie widać było w Polsce poza tymi wielkimi miastami. Pojawiła się wreszcie idea, która mówiła, z tą Unią Europejską to do końca tak wcale nie jest. Dobrze. Pojawiły się głosy, które mówiły, to my więcej wkładamy niż dostajemy, w istocie to zagraża naszej tożsamości. Pojawiła się cała plejada postulatów, które mówiły, musimy być bardziej ostrożni wobec Unii Europejskiej i niekoniecznie to jest tak, że Unia Europejska jest docelowo naszym strategicznym rozwiązaniem. Żeby nie być gołosłownym, nie wiem, czy Państwo wiecie, że są, i to wcale nie był fenomen tylko polski, warto na to zwrócić uwagę, na przykład na Słowacji od lat są prowadzone badania, które pokazują, że większość Słowaków, przynajmniej tak, bo jeszcze dwa lata temu się tym przyglądało, gdy było referendum, powiedziałoby, występujemy z Unii Europejskiej. Dlaczego? Bardzo silna infiltracja przez wpływy rosyjskie. Większość mediów na Słowacji jest kontrolowanych przez Rosjan. Bardzo dużo środków finansowych trafia do organizacji, które są fasadowe i zakładane przez Rosję. Da się zmienić mentalność, wyobrażenie i emocje społeczne? Słowacja pokazuje, że się da. Znaczy przykład badań, o których mówię. Czyli pojawiły się te resentymenty europejskie. Wreszcie pojawiła się kwestia, która nazwałbym ją kwestią myślenia o państwie poprzez pryzmat etatyzacji. Znaczy pojawiło się w takim, powiedziałbym, trochę karykaturalnym wydaniu koncepcja wielkiego państwa. Państwo potrafi. Państwo zbuduje, państwo przejmie, państwo skoryguje rynek, państwo ustanowi ceny, państwo określi marże. Państwo potrafi. Państwo, to są wizje, które trafiły do wielkiej części naszego społeczeństwa. Znów, tylko czy to był problem Polski? Nie. W większości krajów, albo w bardzo wielu krajach to zadziałało podobnie. I nagle się okazało, że mamy trzy nowe idee. Te trzy nowe idee, które mówią niekoniecznie gospodarka liberalna, to raczej jakaś hybryda z większym naciskiem na świadczenia socjalne, a raczej z mniejszym naciskiem na coś, co nazywamy te fundamenty gospodarki, na poziomie klasycznie pojmowanej gospodarki rynkowej. To wreszcie kwestia dotycząca dużej wstrzemięźliwości i redefiniowania naszych relacji z Unią Europejską w kontekście strategicznych interesów kraju. I wreszcie to jest centralizacja, etatyzacja, o której wspomniałem, czyli państwo, które stopniowo, krok po kroku stara się substytuować rynek i centralizacja samorządu terytorialnego. To jest pewien konglomerat pewnych wartości i zachowań. Wydaje mi się, z tego punktu widzenia, jeśli patrzymy na to zjawisko, z którym mamy teraz do czynienia, czyli obniżeniem się jakości rządzenia, łatwiej to jest zrozumieć. Wtedy możemy myśleć o tym zjawisku nie jako o technicznym zakłóceniu pewnego liniowego procesu rozwoju, tylko o czymś znacznie głębszym, czymś, co jest kulturowo warunkowane. Proszę Państwa, oczywiście za tym wszystkim stoją bardzo sprawni przywódcy polityczni, dlatego że te zjawiska, o których mówię, wyzwoliły nową falę przywódców politycznych w różnych krajach, również w Polsce. To są przywódcy, którzy potrafią się bardzo łatwo komunikować ze społeczeństwem, formują bardzo przekonywujące wizje świata. Trzy, potrafią prowadzić pewnego rodzaju grę z elektoratem. Oni są bardzo skuteczni. W Polsce mamy takich przywódców, mieliśmy w Stanach Zjednoczonych takich przywódców, mamy na Węgrzech takich przywódców. To jest cała grupa przywódców. To nie jest wyłącznie fenomen polski. Przecież tak kończąc, mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której porządek instytucjonalny i ład instytucjonalny, który w moim odczuciu jest fundamentem myślenia o rozwoju społecznym, rozwoju gospodarczym, jest bardzo silnie podważany i instrumentalizowany. Instrumentalizowany jest poprzez odwołanie się do wartości, które nawet jeśli eksplicite się nie pojawiają, są w istocie komunikowane. Wartości, które się lokują pomiędzy antyliberalnym wyobrażeniem o świecie gospodarczym i społecznym, ale też bardzo silną domieszką populizmu.
To powoduje, że mamy regres instytucjonalny w Polsce w moim odczuciu, że mamy do czynienia z, powiedziałbym, mniej lub bardziej, ale pewnie z naciskiem na bardziej, z demontażem reguł instytucjonalnych państwa prawa i takiego, powiedziałbym, demokratycznego modelu rządzenia. Powoli rodzi nam się administracja oligarchiczna. Administracja, w której jakby kompetencje merytoryczne, zasługi są zastępowane więzami lojalności politycznej czy zasługami dla rzecz partii, której się jest członkiem czy sympatykiem. To wszystko powoduje taką oto okoliczność, że coś, co nazywamy dobre rządzenie w Polsce, staje się problematyczne. I ostatnia myśl. Tutaj wspomniał chyba Grzegorz o pracy Landaua, o tym, dlaczego narody upadają. Jest szereg takich prac, począwszy od Webera, Landaua, Acemoglu, cała plejada prac. I one wszystkie mówią, a jeszcze wspomnę o pierwszej pewnie pracy Webera, bo to warto byłoby wspomnieć. I one wszystkie na końcu stawiają bardzo jasną tezę. Na końcu ci autorzy mówią, dlaczego jedni są bogatsi, albo biedni, albo dlaczego narody upadają, albo się rozwijają. I prawie zawsze na pierwszym miejscu pojawia się instytucje. Znaczy bez instytucji nie ma długokresowego i stabilnego wzrostu. I problem, z którym my się teraz borykamy, to jest demontaż instytucji. Ale on nie jest chaotyczny. On nie jest przypadkowy, on nie jest sezonowy. Jest po prostu sposobem realizacji odmiennej wizji państwa, wizji, która w tej chwili na naszych oczach wyłania się w bardzo wielu krajach. W części tą wizję udaje się powstrzymywać i marginalizować. W części krajów ta wizja zyskuje coraz bardziej na znaczeniu i zyskuje swoich zwolenników. Wierzmy, że Polska będzie tym krajem, który powróci do myślenia o instytucjach w kategoriach najbardziej istotnych elementów trwałego wzrostu i społecznego, i gospodarczego. Inaczej nasze miejsce będzie lokowało się na peryferiach globalnych procesów rozwojowych, dlatego że nie da się prowadzić, w moim głębokim przekonaniu, polityki państwa w sposób, który dawałby pozycję, prestiż, konkurencję, a w istocie zamożność dla obywateli wtedy, kiedy lekceważy się instytucji. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za tą bardzo ciekawą i pogłębione spojrzenie na kwestię jakości rządzenia, osadzone na dodatek w pewnym szerszym kontekście zmian ideowych. Zapraszam w takim razie pana profesora Macieja Smętkowskiego, który nam przybliży teraz wpływ polityki spójności na rozwój regionalny w Polsce. Dziękuję bardzo. Prezentacja, tak, ja mam prezentację, także będę chciał państwu pokazać trochę wykresów mówiących właśnie o tym, jak polityka spójności wpływa na rozwój regionalny. No, można zadać takie pytanie, trochę może retoryczne, skoro mój znamienity przedmówca, profesor Orłowski, pokazał, że ten wpływ środków czy funduszy europejskich w gruncie rzeczy jest tak nieduży w wyjaśnianiu tego, jakie jest tempo rozwoju kraju, no to czy możemy oczekiwać, że to się zmieni, jak przeniesiemy to na poziom regionów, tak? No i państwo zobaczą za chwilę, że ten obraz jest troszeczkę podobny do tego, jaki obserwujemy na poziomie krajów. Natomiast tutaj od razu też uprzedzę, że to moje wystąpienie jest w jakiejś mierze dwudzielne, ponieważ wspólnie z profesorem Piotrkiem Wójcikiem będziemy w drugiej części, czy w ostatniej części konferencji pokazywać te procesy na poziomie lokalnym. I tam na poziomie lokalnym rzeczywiście trochę zależności będziemy w stanie uchwycić, w tym pokazujących wpływ tego efektu popytowego i podażowego na rozwój. Widzą państwo również, że tytuł mojego wystąpienia troszeczkę zmienił się w stosunku do tego, które jest pokazane w programie, ponieważ będę chciał osadzić i pokazać tę rolę środków unijnych również na tle tego, co możemy obserwować w krajach Unii Europejskiej pozostałych. No i teraz spróbujemy zmienić slajd i udało się. Oczywiście można zacząć od tego, żeby zastanowić się, czym ten rozwój regionalny jest. I ja będę chciał w tej swojej prezentacji ten rozwój pokazywać zarówno jako pewne procesy konwergencji lub dywergencji zachodzące czy to w Unii Europejskiej, czy w poszczególnych krajach, a możemy też patrzeć na ten rozwój jako rozwój regionów i to, jak polityka spójności wpływa na dynamikę rozwoju tych regionów. No oczywiście badań na temat tego, jak polityka spójności czy fundusze europejskie wpływają na rozwój, jest bardzo wiele. No coraz częściej różni autorzy zgadzają się z tym, że te badania nie są konkluzywne, w tym sensie, że
trudno jest pokazać taki jednoznaczny obraz tego, jak te fundusze wpływają na to, jak zachowują się regiony czy inne układy terytorialne. I tutaj przyczyn i problemów z tym związanym jest wiele. Ja nie będę jakoś się zagłębiał w nie nadmiernie, natomiast no, warto powiedzieć, że polityka spójności jest polityką no, niezwykle heterogeniczną. Tak? Mamy bardzo różne kategorie interwencji na różnych poziomach realizowane, no, co niezwykle utrudnia jakby próbę takiego zbiorczej oceny, jak to wpływa na zachowanie układów terytorialnych. Kolejna istotna kwestia to to, że ten rozwój i ten wpływ nie odbywa się w próżni, on się odbywa w pewnym kontekście regionalnym, w ramach tego kontekstu regionalnego, jak tutaj też przed chwilą było powiedziane i pokazane, szczególną rolę odgrywa jakość instytucji, to też jakby powszechnie się zauważa i podkreśla. Ten kontekst jest również określany oczywiście przez to, jak zachowuje się dany kraj, czyli mamy nie tylko kontekst regionalny, ale kontekst krajowy. Jak Państwu za chwilę pokażę, wpływ tego kontekstu krajowego no, jest niezwykle istotny. Skala przestrzenna analiz, które prowadzimy. No, często dostajemy odmienne wyniki na poziomie regionalnym, często inne na poziomie subregionalnym, odpowiadającym w jakimś tam przybliżeniu funkcjonalnym obszarom miejskim. I to też jakby coraz bardziej jest podkreślane i coraz bardziej jest zauważane. No wreszcie mamy ten problem, którym będziemy się też zajmować i będziemy Państwu pokazywać później, czyli to, jak te interwencje oddziaływują na ten rozwój. Tak? Czy to jest ten wpływ bezpośredni związany, tak jak profesor Gorzelak rano przywołał ten przykład tego bloku cementowego, czy ten efekt pośredni związany z efektywnością później procesów gospodarowania w danym układzie terytorialnym. No i ostatnia kwestia, nie mniej ważna, że ta polityka regionalna, czy ta polityka spójności jest realizowana obok różnych innych polityk, w tym na poziomie europejskim oczywiście wspólnej polityki rolnej. I to pytanie, czy ten efekt tych polityk jest podobny, czy inny, też będziemy się do tego jeszcze później odnosić, a i myślę, że profesor Wilkin za chwilę pokażę Państwu i nam wszystkim, jak ta wspólna polityka rolna działa. Kilka uwag dotyczących kontekstu, dość krótko, bo już o tym było mówione. No warto jakby mieć świadomość, o jakich kwotach my tutaj mówimy. Lata 2007-2013 to oczywiście w cenach bieżących nominalnie 320 miliardów złotych, 222 miliardy dofinansowania. Możemy spojrzeć, jak to się ma do nakładów inwestycyjnych, które ponoszone są w Polsce ogółem. 2010 rok 217 miliardów, publiczne środki 94, 2020 309, publiczne 112. Czyli jak ograniczymy do takiego okresu tej poprzedniej perspektywy programowej, no to okaże się, że jest to około 15% nakładów inwestycyjnych ogółem w Polsce i 38% nakładów publicznych. Czyli no jest to dość znacząca część tych nakładów publicznych, natomiast w zestawieniu z ogółem nakładów inwestycyjnych no ta rola jest już zdecydowanie mniejsza. Kolejną rzecz, nad jaką można się zastanowić, to nad tym, jaką spójność chcemy osiągać. I tutaj jakby wyraźnie widać, że ta polityka spójności jest w znacznej mierze polityką, która ma osiągać spójność między jednak krajami Unii Europejskiej, a dopiero w drugiej kolejności, czy też niejako przy okazji między jej regionami. No stąd też oczywiście te słupki pokazujące duże znaczenie w tych krajach nowych członkowskich i w krajach kohezyjnych. Widoczne zwłaszcza to wyrównanie w ujęciu per capita. No w odniesieniu do produktu krajowego brutto tutaj te zróżnicowania, jak Państwo widzą, są już znacznie większe. No i teraz może najciekawsza kwestia, bo pewnie widzieli Państwo
często różne badania, które starają się odpowiedzieć na pytanie, czy te środki przyczyniają się do tej konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej, czy nie. Te dwa wykresy wyglądają przynajmniej w tych pierwszych dwóch okresach, które tutaj Państwo widzą zaznaczonych czerwonymi liniami, podobnie, tylko że są na zupełnie innym poziomie, tak? Bo ten górny wykres pokazuje nam konwergencję, a później dywergencję po kryzysie gospodarczym w 2008 roku zachodzącą na poziomie krajowym. No i proszę zobaczyć, że jak spojrzymy sobie na poziom podregionów, czyli NUTS-ów trzecich, to my mamy dokładnie lustrzane właściwie odbicie. Coś dziwnego, można powiedzieć tak, dzieje się po 2015 roku. Tutaj na poziomie krajowym mamy już konwergencję, natomiast na tym poziomie podregionalnym mamy tą stabilność. No i oczywiście w tych pierwszych dwóch okresach dość łatwo jest nam ocenić, co wpłynęło na taki, a nie inny rezultat. No w tym pierwszym to był szybki rozwój nowych krajów członkowskich, który doprowadził do tej regionalnej konwergencji. Po 2008 roku mieliśmy efekty kryzysu, który szczególnie uderzył w kraje południa Europy, no i to zaskutkowało tą dywergencją. Natomiast tutaj obecnie mamy taką dość mieszaną sytuację, a potem pokażę, jak to wygląda w poszczególnych krajach. Zależność, którą też pokazywał profesor Orłowski, mówiąc o tym, czy te środki unijne mają wpływ na dynamikę rozwoju poszczególnych krajów. No, widzą Państwo, że na pierwszy rzut oka taką zależność można dostrzec, natomiast jeżeli przyjrzymy się, jakie kraje są w poszczególnych grupach, no to zauważymy, że w ramach poszczególnych grup krajów, tak jak też to było pokazane wcześniej, takiej zależności nie ma. No i to różnicowanie na nowe kraje członkowskie, kraje południa Europy i te kraje, które są płatnikami netto, jest tutaj bardzo dobrze wyraźne. Tak? Czyli mamy w gruncie rzeczy trzy różne grupy krajów, w których te procesy relacji między polityką spójności a dynamiką rozwoju zachodzą odmiennie. No i oczywiście można zastanawiać się, czy można spróbować ocenić, czy ta dywergencja albo konwergencja zachodząca w ramach poszczególnego kraju od czegoś zależy. No i jeżeli badamy ten okres po 2010 roku, to wynik tych analiz będzie następujący. Poziom rozwoju kraju nie ma wpływu. Nie ma znaczenia, czy kraj był wysoko rozwinięty, czy nisko rozwinięty. Nie miało to wpływu na to, czy zachodziły procesy konwergencji, czy dywergencji. Dynamika rozwoju, znowu przy założeniu na przykład, że są procesy metropolizacji, które faworyzują obszary metropolitalne w ujęciu całej Unii Europejskiej, jak na to spojrzymy, znowu nie mogliśmy znaleźć takiej zależności. Wielkość alokacji polityki spójności, tutaj także takiego wpływu nie możemy stwierdzić. Innymi słowy, pokazuje to, że te ścieżki i te zmiany, które zachodzą w poszczególnych krajach, no zależą w znacznej mierze od innych czynników, jakich no to za chwilę będę starał się troszeczkę naświetlić ten problem. Natomiast do 2010 roku, no tutaj dość wyraźnie było widać tą silną zależność między tą konwergencją krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która wpływała na to, że Unia stawała się bardziej spójna pod względem poziomu dochodu. Przyczyny tej konwergencji profesor Orłowski pokazał, tak? My wiemy, dlaczego tak to wtedy funkcjonowało. No i teraz przejdźmy do tego, jakie mamy typy krajów Unii Europejskiej pod względem tych procesów konwergencji i dywergencji. No więc mamy kraje, które dość jednak wyraźnie zachodzą w nich procesy regionalnej konwergencji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to są no, dość odmienna grupa krajów, tak? Bo z jednej strony mamy Austrię i Niemcy, z drugiej strony mamy Finlandię i Portugalię. Tak? Czyli to jest pierwsza grupa, w której mniej więcej w tym okresie, który tutaj objęty był badaniem, mogliśmy te procesy konwergencji obserwować. Mamy kraje, które przeszły proces od takiej dość wyraźnej konwergencji do dywergencji, która no, albo się utrzymuje, tak jak w przypadku Włoch. Tutaj bardzo wyraźnie widać, że po kryzysie
to się zmieniło, te procesy wcześniejszej konwergencji ustąpiły tym procesom dywergencji. No, mamy Hiszpanię, w których ten wzrost nastąpił, natomiast później już się ustabilizował. Ale poza Hiszpanią i Włochami w tej grupie mamy Estonię również, no to teoretycznie dość mały kraj, i Belgię. Mamy kraje, które zachowują się w jakiejś mierze zgodnie z tą hipotezą Williamsona, która mówi nam, że wraz ze wzrostem poziomu rozwoju powinna następować ta dyfuzja do tych regionów słabiej rozwiniętych. To większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej znalazła się w tej grupie. Węgry, Słowacja, Bułgaria, Czechy, Słowenia i Łotwa, czyli do okresu kryzysu dywergencja, a później stopniowe wyrównywanie. No i wreszcie mamy kraje, w których ta polaryzacja mierzona w ten sposób wykazuje tendencję do zwiększania. No, powiedzmy w Rumunii nie jest aż to w ostatnich latach aż tak widoczne, we Francji natomiast w ostatnich latach bardziej. Widzą Państwo również Polskę w tej grupie krajów. W grupie krajów, w których mamy do czynienia z tą dywergencją regionalną. No i teraz zobaczmy, jakie są różne wymiary i blaski tej i cienie tej konwergencji, czy też dywergencji, polaryzacji. Ten pierwszy wykres po lewej stronie pokazuje nam produkt krajowy brutto per capita w poziomach regionu NUTS 3. No i tutaj widać, że mimo pewnego ustabilizowania w pewnym momencie, ostatnie lata przyniosły nam ponownie niewielki wzrost tych zróżnicowań regionalnych. Ale co bardzo ciekawe i co ważne, to ten drugi wykres. Ten drugi wykres pokazuje wskaźnik dochodów własnych wraz z udziałami w podatkach państwowych per capita w gminach, agregowane do poziomu podregionów NUTS 3. Czyli jest to taki odpowiednik lokalnego PKB. On jest na tym poziomie NUTS-ów trzecich. Ten dolny lewy wykres pokazuje, że on jest cały czas dość wysoko skorelowany z PKB. No i tutaj mamy od pewnego momentu dość wyraźną zmianę tej tendencji. Tak? Czyli ta polaryzacja produktu krajowego brutto zamienia nam się w konwergencję pod względem dochodów własnych, czyli tego lokalnego PKB. Co jest prawdopodobną przyczyną tego zjawiska? No jak spojrzymy sobie na to, jak zachowują się w Polsce konwergencja czy dywergencja wynagrodzeń, dochodów, nie tylko dochodów z pracy, dochodów ogółem, to one właśnie tak się zachowują, że po tam 2010 roku następuje, od tego okresu następuje dość wyraźna konwergencja, upodabnianie się, innymi słowy, dochodów ludności, wynagrodzeń na poziomie regionów i podregionów również w Polsce. No, można zastanawiać się, co jest przyczyną tego zjawiska. Jednym z potencjalnych wyjaśnień jest to, że rośnie produktywność pracy. Tak? Czyli w tych regionach słabiej rozwiniętych te inwestycje, które tam zostały poczynione, doprowadziły do tego, że regiony te włączyły się w ten obieg gospodarki również globalnej, i zaowocowało to wzrostem płac i dochodów, co z kolei przełożyło się na dochody gmin. Możemy popatrzeć również, jak nakłady polityki spójności wpłynęły na dynamikę rozwoju województw w Polsce względem średniej krajowej. Tutaj mamy okres 2010-2019. Te województwa, które są bardziej z prawej strony, rozwijały się szybciej. Te na tej osi pionowej mamy politykę spójności jako procent PKB. No i widać wyraźnie, że pojawiają nam się pewne grupy regionów. Pierwsza grupa to województwa metropolitalne, takie to nazwijmy, które odnotowały szybszą niż przeciętnie dynamikę wzrostu przy relatywnie mniejszym udziale polityki spójności w ich produkcie krajowym brutto.
Ale tutaj mamy też, widzą Państwo, województwo mazowieckie, które trochę odstaje od tej grupy, dolnośląskie mniej więcej po środku, o tym dlaczego to za chwilę. No a z drugiej strony mamy te województwa tak zwanej ściany wschodniej, które były stosunkowo hojnie wyposażone w środki Unii Europejskiej i które, jak Państwo widzą, no bardzo różnie się tutaj pozycjonowały. Tak? Część z nich, dynamika była wyższa, zwłaszcza w województwie podkarpackim. W części, w przypadku województwa świętokrzyskiego i podlaskiego, które znalazły się właściwie w tym samym punkcie, tak, to jest jedna kropka, bo akurat właściwie takie same wartości akurat odnotowaliśmy, no ta dynamika rozwoju była wolniejsza. No i mamy jeszcze województwa, które no, albo miały podobne skalę nakładów jak średnio, ale rozwijały się wolniej niż kraj. I to były województwa, w których zachodziły procesy restrukturyzacyjne. Nie tylko związane z tym starym przemysłem, ale również pewne problemy związane z tym potencjałem przemysłowym współczesnym. Państwo zobaczą później, jak zachowuje się w ostatnim okresie chociażby podregion Tyski, tak, który też wpływ ma na województwo śląskie. Tutaj można sobie w ogóle zadać pytanie, jakie znaczenie mają inwestycje w procesach rozwoju regionów. Tak? Czy w tych regionach, w których mamy duże nakłady inwestycyjne, nie tylko publiczne, ale również prywatne, możemy odnotować szybszą dynamikę rozwoju. No i widzą Państwo, że ten obraz jest tutaj zróżnicowany. Nie ma tutaj takiej wyraźnej, liniowej zależności między skalą tych nakładów inwestycyjnych. Tu pokazuję Państwu jeden wykres, to robiłem też dla analizy panelowej rok po roku, czy tutaj z opóźnieniem, czy one po jakimś czasie jakby mają wpływ i to wszystkie te analizy jakby prowadzą do wniosku, że nie możemy uchwycić tej zależności, tak? Że nie możemy zaobserwować tej zależności, bo z jednej strony mamy takie województwa, jak chociażby podkarpackie, gdzie te inwestycje były duże i ta dynamika rozwoju była stosunkowo wysoka, no, a z drugiej strony mamy potwierdzające to województwo śląskie z niewielkimi relatywnie inwestycjami i gorszą dynamiką rozwojową, ale mamy takie województwa jak wielkopolskie z jednej strony, a z drugiej strony opolskie, w których w pierwszym przypadku przy relatywnie gorszym wyposażeniu w środki polityki spójności odnotowaliśmy najszybszą dynamikę rozwoju w tym okresie, no i opolskie, gdzie sytuacja była odwrotna. Okej, okay. Skoro nie udało się pokazać takiej zależności między tymi nakładami a dynamiką rozwoju, no to może jak zaczniemy analizować strukturę tych nakładów, tak? Popatrzymy, jaka część tych środków była przeznaczona na podstawową infrastrukturę, jaka część tych środków była przeznaczona na kapitał ludzki, wsparcie dla przedsiębiorstw, jaka część tych środków była na jakość życia, to może tutaj jakiejś zależności nam się pozwoli zaobserwować. No i znowu niestety tych zależności nie ma. Tak? Tutaj Państwu dla przykładu tylko pokazuję nakłady na podstawową infrastrukturę w takim okresie, kiedy były największe, czyli latach 2010-2015, mówię tutaj o poprzedniej perspektywie programowej. No i znowu widać, że województwa, które miały bardzo dużą różnicę w tych nakładach, rozwijały się stosunkowo podobnie. Tak? To są te dwie grupy zaznaczone, a w ogóle najlepiej radziło sobie województwo wielkopolskie, które te nakłady miało relatywnie najmniejsze. Jest takim najwyraźniejszym outlierem na tym naszym wykresie. A możemy, proszę Państwa, spojrzeć jakby głębiej na poziom już podregionów i znowu, tutaj też nie udaje się pokazać zależności między tą dynamiką rozwoju a nakładami polityki spójności. No jakie przyczyny braku tej zależności są? No pierwsze jest takie, że wiele podregionów, zwłaszcza takich o charakterze surowcowo-energetycznym, a także przemysłowym, było silnie zależnych od koniunktury zewnętrznej. No i tutaj widzą Państwo świetnie podregion Legnicko-Głogowski czy podregion Tyski, które na skutek no, splotu czynników zewnętrznych bardzo słabo radziły sobie akurat w tym okresie, który był wybrany
do badań, tak? We wcześniejszym okresie natomiast one radziły sobie nieźle, czyli ta zmienność, ten wpływ koniunktury zewnętrznej jest bardzo dobrze widoczny. No widać, że obszary metropolitalne dużych miast rozwijają się szybciej, natomiast większość tych podregionów jest no, dość silnie skoncentrowana. Widać, że część z nich ulega, jakby pogłębia się ta peryferyzacja. No, Chełmsko-Zamojski, Sandomierski są takimi przykładami, no, ale inne z takich słabiej rozwiniętych czasami radzą sobie stosunkowo dobrze. To jest chociażby podregion Kaliski w województwie wielkopolskim, tak? Wpływający na to, że również ten region no, miał wyższą dynamikę rozwoju. Wnioski na tej podstawie tych analiz, które tutaj Państwu pokazałem, można sformułować następujące. No, trajektorie zróżnicowań regionalnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej są bardzo odmienne. Tak? Trudno jest tutaj pokazać, że mamy do czynienia z jakimś jednym procesem kształtującym te zróżnicowania regionalne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. One jednocześnie są dość spetryfikowane, tak? To znaczy nie ulegają jakimś wielkim zmianom. W Polsce to, co tutaj Państwu pokazałem, no, pozwala nam zauważyć, że te wymiary zróżnicowań regionalnych potrafią być inne w zależności od tego, jakie wskaźniki mierzymy. Tak? W przypadku PKB, nazwijmy tego kapitału, rzeczywiście możemy mówić o pewnej polaryzacji, pewnej dywergencji. Natomiast jak spojrzymy już sobie na pracę, na dochody, na płace, no to tutaj okazuje się, że proces w ostatnich latach czy w ostatniej dekadzie jest właściwie odwrotny, tak? Że nie ma tego, tej polaryzacji, że płace między kiedyś między Warszawą a resztą kraju, które były bardzo rozpięte, no współcześnie ta różnica, mimo że wciąż duża, nie jest aż tak wielka. Tak? Następuje zbliżanie. No, na tej podstawie tych analiz oczywiście trudno jest jednoznacznie wyrokować, jakie były najważniejsze czynniki rozwoju. Niewątpliwie była to kombinacja zarówno zewnętrznych i wewnętrznych czynników rozwoju. Te analizy pokazują również, że inwestycje, nawet prywatne, nie do końca potrafią nam wyjaśnić dynamikę rozwoju na poziomie regionalnym, a skoro prywatne nie są nam, nie pozwalają nam na jej wyjaśnienie, no trudno oczekiwać, żeby te nakłady publiczne i inwestycje publiczne, zwłaszcza w ramach polityki spójności, pozwoliły to ocenić. No i dwa problemy, które adresujemy w tym kolejnym wystąpieniu wspólnie z profesorem Wójcikiem, czyli ten pomiar i efekty związane z czasem, tak? Czyli to, czy analizujemy ten bezpośredni wpływ wydatków, nakładów polityki spójności, czy staramy się zobaczyć, jaki to ma wpływ w dłuższym okresie. Takie próby podjęliśmy i one przynoszą pewne rezultaty, coś możemy na tej podstawie powiedzieć na poziomie lokalnym. No i wreszcie przy jednoczesnym kontrolowaniu i patrzeniu, jak zachowują się nakłady i inwestycje związane ze wspólną polityką rolną. Tak? Czyli czy między tymi dwoma politykami są jakieś interakcje, ale o wspólnej polityce rolnej nie będę mówił, bo tutaj już profesor Wilkin przedstawi Państwu pewnie bardziej szczegółowo to zagadnienie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi za ten niezwykle ciekawy obraz, który w różnych skalach przestrzennych nam pokazuje te procesy, prawda? Od między krajami, zróżnicowania międzyregionalne w różnych krajach Unii Europejskiej i wreszcie ten bliższy obraz tych procesów na terytorium Polski. Zapraszam pana profesora Jerzego Wilkina, który przybliży nam teraz spojrzenie o wspólnej polityki rolnej i jej efektów w Polsce. Bardzo proszę państwa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem też bardzo zadowolony, że nasza konferencja odbywa się w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. To jest, jak państwo widzicie, piękna sala.
Spędziłem w tej sali sporo czasu, pracując przez 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim, między innymi kilkakrotnie będąc członkiem Senatu, który tu obraduje w tej właśnie sali. Dziękuję profesorowi Gorzalkowi za zaproszenie na tę konferencję i organizatorom w ogóle, ale tutaj profesor mnie gorąco namawiał, żeby wziąć udział i to z przyjemnością czynię. Zadano mi pewien temat, który jest w tytule mojego wystąpienia, o znaczeniu wspólnoty polityki rolnej w rozwoju Polski. Nie znaczeniu WPR-u, czyli wspólnej polityki rolnej dla rolnictwa, nawet nie dla rozwoju obszarów wiejskich, tylko dla całego kraju. To jest bardzo trudne zadanie. No więc próbowałem się jakoś z tym zmierzyć, ale no to jest tylko pewna przymiarka do tego skomplikowanego założenia. Jak wiemy, w odróżnieniu od wzrostu, rozwój jest pojęciem znacznie szerszym, wielowymiarowym, obejmującym bardzo różne dziedziny życia, nie tylko gospodarczego, społecznego, kulturalnego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ma się odbywać rozwój, musi następować poprawa na przykład jakości instytucji, w tym zwłaszcza publicznych, ograniczenie wykluczenia ekonomicznego, społecznego, informacyjnego i tak dalej. I wiele innych rzeczy. Już dość dawno, dekady temu w literaturze funkcjonowało pojęcie wzrost bez rozwoju. To zjawisko pojawia się w wielu krajach. Ono tak w sposób taki kliniczny występowało w krajach komunistycznych, gdzie mieliśmy dodatkowe tony surówki, mnóstwo jakichś tam wytworzonych produktów i tak dalej, a jakość życia często ulegała pogorszeniu. To jest właśnie ten wzrost bez rozwoju, ale taki wzrost występuje też w gospodarkach rynkowych, proszę pamiętać. Proszę Państwa, mierzenie efektów gospodarowania i rozwoju jest bardzo trudne. Tutaj będzie jeszcze dodatkowy referat na ten temat. Pamiętamy o takiej ważnej książce, raporcie, który się ukazał kilka lat temu, a ściśle tłumaczenie polskie było w 2013. To jest ten znany raport Stiglitza, Sena i Fitusiego, zatytułowany Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza? Tam oni takie charakterystyczne zdanie, tym zdaniem zaczynają jak gdyby swoje rozważania. Napisali, to co mierzymy wpływa na to, co robimy. Jeśli mamy fałszywe mierniki, będziemy dążyć do błędnych celów. Szukając sposobów zwiększenia PKB, możemy spowodować pogorszenie się życia obywateli. Proszę Państwa, biorąc to pod uwagę, te uwagi, należy zadać pytanie, bardzo ważne. Czy polityki realizowane przez Unię Europejską, w tym zwłaszcza wspólną politykę rolną, pełnią rolę narzędzi wspierających nie tylko rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, ale także naszego kraju? Dobrze byłoby w tym momencie przypomnieć rzecz, która jest dość znana, ale to, że 93% w ujęciu administracyjnym kraju to są obszary wiejskie. Ja nie wchodzę w tą bardziej subtelne pomiary obszarów wiejskich, ale statystycznie to wygląda w ten sposób, że to jest ponad 90%. Już 40% ludności kraju mieszka na obszarach wiejskich. W dodatku napływa coraz więcej ludzi na obszary wiejskie, a ubywa w wielu i to dużych miastach. Na wsi ciągle mamy
Ponad 1 000 000 gospodarstw, które pobierają płatności bezpośrednie i są przedmiotem polityki rolnej, chociaż często na to nie zasługują. Proszę Państwa, niewątpliwie należy powiedzieć, że zarówno rolnictwo, jak i obszary wiejskie są bardzo ważne, także bardzo ważne dla rozwoju. Proszę Państwa, tuż po podpisaniu Traktatu Rzymskiego w roku 1957, mamy już tam rocznicę teraz właśnie tego ważnego aktu, który w wyniku traktatu powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza i to był taki fundamentalny akt dla tworzenia w ogóle integracji europejskiej, późniejszej Unii Europejskiej, to już rok później w Strezie we Włoszech odbyła się duża konferencja, na której zarysowano koncepcję wspólnej polityki rolnej. Czyli uznano, że rolnictwo jest bardzo ważne i trzeba o nie szczególnie zadbać. W różny sposób zadbać. Między innymi to, że przez szereg lat na wspólną politykę rolną przeznaczano ponad 70% budżetu Unii Europejskiej. Teraz się przeznacza, tu pan poseł wspominał o tym, 32% mniej więcej. 1/3 budżetu nadal idzie na wspieranie, na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Proszę Państwa, dlaczego WPR ma duże znaczenie? I dlaczego konieczne jest rozpatrywanie tej polityki w różnych wymiarach i sferach funkcjonowania gospodarki oraz społeczeństwa? Ja tu wymienię w punktach te najważniejsze. Otóż wprowadzenie, jak gdyby, czy dołączenie Polski do beneficjentów wspólnej polityki rolnej wymagało wielkiego przygotowania instytucjonalnego. To jest, przy okazji nastąpiło poprawienie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich. A jak te ramy są ważne, to wszyscy tutaj dobrze wiemy. Po drugie, nastąpił transfer naprawdę olbrzymich środków finansowych, unijnych, nakierowanych zarówno na wspieranie producentów rolnych, jak i na współfinansowanie rozwoju obszarów wiejskich. Kolejna rzecz, czasem niedostrzegana. Nastąpiła mobilizacja i adaptacja gospodarstw rolnych i podmiotów powiązanych z rolnictwem w celu wykorzystania nowych możliwości, jakie dawało członkostwo w Unii. To była pewnego rodzaju taka indukowana, czy nawet wymuszona modernizacja dużych części naszego kraju, w tym właśnie, w tym moim rozpatrywanym teraz, to jest rolnictwo i obszary wiejskie. Proszę Państwa, nastąpiło wzmocnienie stabilności polityki rolnej i przewidywalności dzięki temu, że wspólna polityka rolna działa w ramach kilkuletnich. To są na ogół te ramy finansowe siedmioletnie, które stabilizowały tę politykę. Zawsze mówię, no, polityka rolna się zmieniała w Polsce tak często jak ministrowie rolnictwa, a oni się średnio zmieniali co roku. I nadal to jest. Jak Państwo spojrzycie na liczbę ministrów i ostatnich 30 lat, to tak to mniej więcej wygląda, że oni się zmieniają co roku. Proszę Państwa, nastąpiło włączenie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i tak dalej w ramy jednolitego rynku europejskiego. Jak bardzo to jest ważne, to mówił tu chociażby profesor Orłowski, że tu są te główne konfitury ulokowane. Proszę Państwa, nastąpiła znaczna, ale naprawdę odczuwalna poprawa dochodów rolników i częściowo dzięki temu też mieszkańców wsi. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Nastąpił wzrost prestiżu społecznego rolników
i ich zadowolenia z wykonywanej pracy. To jest też ważne bardzo. I ponieważ ja pracuję nad takimi raportami o stanie wsi, które są wydawane od 22 lat, to byśmy to obserwowali no, w długim okresie i to jest bardzo wyraźne. I proszę Państwa, nastąpiła no, swoista konwergencja, poprawa warunków życia i zmniejszenie dystansów rozwojowych między obszarami wiejskimi i miejskimi. To jest bardzo, bardzo ważne. Oprócz tego cały szereg innych, na przykład poprawa jednak pewnych standardów ekologicznych, upowszechnienie wiedzy o środowisku i parę innych. Proszę Państwa, wspólna polityka rolna spowodowała duży awans cywilizacyjny na wsi i w ramach oczywiście rolnictwa. Ten awans był niejednakowy dla wszystkich. Jedni skorzystali więcej, inni mniej. To jest rzecz zrozumiała i często spotykana. Proszę Państwa, nie tylko transfery. Wiadomo, że są jeszcze inne rzeczy. Proszę Państwa, ale transfery są takim instrumentem, który skupia największą uwagę i polityków, i mediów, i samych rolników. To są żywe pieniądze. Czasami niektórzy mówią, to są łatwe pieniądze. Mamy prawie już teraz 1 300 000 gospodarstw korzystających z płatności bezpośrednich, dystrybuowanych przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Proszę Państwa, około 600 000 z tych nie produkuje praktycznie niczego na rynek, ale jest przedmiotem polityki rolnej, korzysta z tej płatności i korzysta z innych transferów, o których za chwilę powiem. Ale wspólna polityka rolna ma dwa filary. Filar pierwszy, ten, który pochłania najwięcej środków, bo prawie 70, to są płatności bezpośrednie i tak zwana wspólna regulacja rynku, która kiedyś była najważniejsza. Potem została zastąpiona przez płatności bezpośrednie tak naprawdę. No i reszta to jest drugi filar. On się tak ładnie nazywa Rural Development Measures. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Ale jak się tak przyjrzeć, to ten drugi filar również nakierowany jest na rolników, a w mniejszym stopniu na rozwój obszarów wiejskich. A proszę Państwa, z rolnictwa żyje jako głównego źródła dochodu, czy wyłącznego, niespełna 10% mieszkańców wsi, nie kraju, wsi. O tym dobrze warto pamiętać. Ale proszę Państwa, z tego drugiego filara są płatności na przykład dla młodych rolników, na inwestycje modernizacyjne w gospodarstwach, na restrukturyzację, działania rolno-środowiskowe, odnowę wsi i cały szereg innych działań. Działania w drugim filarze i te pieniądze z drugiego filara są trudniej dostępne, bo one wymagają współfinansowania. Więc trzeba mieć dodatkowe środki. Dlatego też nasze władze, które lubią operować pieniądzem jako czynnikiem politycznym, starały się zjednywać rolników poprzez forsowanie płatności bezpośrednich. I Polska była jedynym krajem w ubiegłej, no tej jeszcze obecnej perspektywie finansowej, w której dokonano maksymalnego dopuszczalnego przesunięcia pieniędzy z filaru drugiego, czyli rozwój obszarów wiejskich, do filara pierwszego na płatności bezpośrednie. 25%. Tylko Polska tak zrobiła. Inne kraje przesuwały często w odwrotnym kierunku pieniądze. Proszę Państwa, to są, jak mówię, filar drugi, program rozwoju obszarów wiejskich i tak dalej, to są trudniejsze pieniądze, wymagające zaangażowania, wiedzy i tak dalej. Ale co z tą wiedzą? W poprzednim raporcie przedstawiono między innymi to, że są spore opóźnienia w wypłatach pieniędzy wspólnej polityki rolnej dla Polski, zwłaszcza w filarze drugim.
Proszę sobie wyobrazić, jest tam takie działanie, które się nazywa transfer wiedzy i działalność informacyjna. No wiemy, jaką rolę odgrywa transfer wiedzy. Proszę Państwa, stopień wykonania był, a to już zbliżaliśmy się do końca, 2%. A środki były stosunkowo skromne. Także widać, jakie są preferencje, że tak powiem, w tych sprawach rozwojowych tutaj i wydatkowaniu pieniędzy. Proszę Państwa, ponieważ tu bardzo dużo było o tym, jaką rolę odgrywają korzyści z funkcjonowania na jednolitym rynku i to dla sektora rolno-spożywczego jest niezwykle ważne. Od 2000 roku eksport produktów rolno-żywnościowych zwiększył się 13-krotnie. Przedtem byliśmy netto importerami produktów rolno-żywnościowych. Teraz mamy bardzo duże nadwyżki handlowe. Dzięki jednolitemu rynkowi, ale nie tylko. Napływowi inwestycji zagranicznych, włączenia polskich producentów i handlowców w sieci międzynarodowe i cały szereg innych. Proszę Państwa, jeśli już szukamy tych i klasyfikujemy beneficjentów, to na pewno chyba najważniejszymi są jednak rolnicy. Mianowicie w latach 2002, a więc wtedy, kiedy już okres przedakcesyjny zaczął, że tak powiem, działać, do roku 2020 poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która płatności bezpośrednie dzieli, ale nie tylko, te płatności także z filara drugiego, rolnicy otrzymali 387 miliardów złotych. 387. Gigantyczna suma. Proszę Państwa, to widać w poziomie dochodów. W latach 2010-2020 dochód rozporządzalny rolników wzrósł o 81%. Podczas gdy przeciętnie w kraju 61%, a wśród grupie pracowników również 61%. Czyli tutaj rolnicy nie mogą mówić, że są tymi maruderami w poprawie sytuacji dochodowej i są pokrzywdzeni, bo ten wzrost dochodu był naprawdę bardzo, bardzo ważny. Proszę Państwa, zmiany instytucjonalne w otoczeniu rolnictwa, to tutaj profesor Mazur sporo powiedział, ja może już do tego nie będę się odwoływał, chociaż pierwotnie miałem coś na ten temat powiedzieć, bo to jest taki obszar mi bardzo bliski, ale proszę Państwa, generalnie powiem tylko tak, że akcesja ogólnie była aktem w pewnym sensie wymuszonej, ale też pożądanej modernizacji polskiego rolnictwa i całej gospodarki żywnościowej. To dla rolnictwa polskiego jest najlepszy czas w historii polskiego rolnictwa. I dobrze o tym pamiętać i to głosić, bo to jest naprawdę udowodnione. Proszę Państwa, jeśli mówimy o instytucjach, utworzone zostały odpowiednie instytucje publiczne. Już mówiłem o Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, ale przecież była Agencja Własności Rolnej, która PGR-y dzieliła, ziemię po PGR-ach i majątek, przekształcona następnie w Agencję Nieruchomości Rolnych. Teraz mamy utworzony w 2017 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wchłonął te dwie instytucje, czyli Agencję Nieruchomości Rolnej i Rynku Rolnego. Ja, proszę Państwa, nie będę mówił, jakie są zadania, mam je tu pisane, ale pominę. Natomiast, proszę Państwa, każda polityka, w tym polityka rolna, jest efektem wyboru publicznego. To jest public choice po prostu, w publicznej postaci.
czyli dokonuje się przez instytucje polityczne. Albo krajowe, albo międzynarodowe, to zależy, jaka to polityka. I każda polityka ma swoją aksjologię, pewne systemy wartości, którymi się kieruje, cele, które chce osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. W aksjologii polityki rolnej, zarówno w Unii, jak i w polskiej, bardzo taką ważne miejsce zajmuje przekonanie o szczególnej roli małych gospodarstw. Że to jest ta ozdoba polskiego pejzażu wiejskiego, że to jest to najlepsze polskie dziedzictwo i tak dalej, że małe jest piękne. Small is beautiful. Ono przestało być beautiful. I to jest coś, co muszę powiedzieć, hamuje przekształcenia strukturalne polskiego rolnictwa. I co będzie miało niekorzystne skutki, a co gorsza, to jest marnotrawstwo ziemi uprawnej. Ziemi, która jest tak bardzo potrzebna nie tylko Polsce, nie tylko Unii Europejskiej, ale światu w ogóle. Polska ma w porównaniu, nie wiem, z Afryką dobre warunki do produkcji rolnej ciągle, a te tysiące hektarów są po prostu marnotrawione, co każdy z Państwa łatwo zauważy, a zwłaszcza jak leci samolotem i widzi te porzucone ziemie zarastające krzakami i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jest mit gospodarstwa rodzinnego, że to musi być gospodarstwo małe. Gospodarstwo rodzinne może mieć 200, 300, 500 hektarów i być gospodarstwem rodzinnym. Spełniać wszystkie warunki, które takie właśnie gospodarstwo, taką definicję gospodarstwa rodzinnego. Ale nie chcę tego rozwijać, bo to jest temat, jak mówię, sam w sobie. Z instytucjonalnych problemów to, że w Polsce nie mamy ciągle ustawy o dzierżawach. Te dzierżawy gruntów rolnych, brakuje po prostu dobrze przygotowanych regulacji prawnych dotyczących dzierżawy. Jest jakaś taka drażliwa kwestia w ogóle, chociaż na dzierżawach gospodaruje połowa zachodniej Europy i to jest bardzo przydatne do poprawy struktury, do efektywnego wykorzystania ziemi i tak dalej, i tak dalej. No i na koniec, że niewielki zakres działań wspólnotowych. Polscy rolnicy mają awersję do działań wspólnotowych. Słabo rozwijają się grupy producenckie, spółdzielnie praktycznie prawie zniknęły i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ponieważ w tytule konferencji jest terytorialne efekty. Ja tylko bardzo tak króciusieńko. Te terytorialne zróżnicowanie wykorzystania funduszy w UPR są duże, bo to zależy od tego, jaką rolę odgrywa tam rolnictwo, jaką ma strukturę i jak potrafi wykorzystywać pieniądze unijne. I co się okazuje, proszę Państwa, gdy tak policzono w przeliczeniu na jednego mieszkańca, między innymi, tam są inne jeszcze kryteria, to które województwo w przeliczeniu na mieszkańca otrzymuje najwięcej środków przez WPR, jak się Państwu wydaje? Województwo podlaskie, na ścianie wschodniej. Dlaczego? Bo ma świetne mleczarstwo i te gospodarstwa w tym województwie naprawdę funkcjonują bardzo dobrze, zmodernizowały się. Tam każdy skrawek ziemi jest wyrywany, jest potrzebny po prostu. Na drugim miejscu jest warmińsko-mazurskie, bo ma bardzo duże gospodarstwo popegeerowskie i zachodniopomorskie również dlatego. Ale jest taka ciekawostka. Cieszę się, że pan poseł Herman jest tutaj jeszcze z nami, bo chciałem powiedzieć o tak zwanym lubelskim paradoksie. Tak to nazywam. Zacznę od tego, że w roku 2003, jak Państwo pamiętacie, było referendum akcesyjne. Polacy opowiedzieli się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Jedynym województwem, gdzie większość mieszkańców wsi była przeciw, a nie za, było województwo lubelskie. Jedynym. Ale w skali województwa więcej było za, tylko że poza wsią. Gdyby teraz spojrzeć, to lubelskie jest jednym z największych beneficjentów wspólnej polityki rolnej. Jeśli chodzi o ogólną sumę tych środków, które przez Agencję Restrukturyzacji przepływają, jest na trzecim miejscu w Polsce. A na mieszkańca to jest na miejscu piątym. Skorzystało także z innych. Dla Polski Wschodniej, no, spójności i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ten lubelski paradoks. I proszę Państwa, tylko, bo już się zbliżam, mam jeszcze 3 minuty. Proszę Państwa, tu trochę mówiono o Zielonym Ładzie i o, tutaj pan poseł o tym mówił, że to jest bardzo, faktycznie to jest pewna zmiana cywilizacyjna, to jest wielka rewolucja. To jest najważniejsza, najbardziej rozległa i głęboka jednocześnie koncepcja strategiczna Unii Europejskiej od początku istnienia. Tak to określam. Ona będzie miała olbrzymie skutki dla rolnictwa. Ja nie chcę wymienić, bo ich jest sporo, ale generalnie jeśli Polska nie powie sobie, że to jest także szansa na dalszą modernizację, na rozwój, na restrukturyzację i tak dalej, a będzie traktowała jako dopust Boży tą Zielony Ład Europejski, no to dalej będziemy, że tak powiem, grzęźli w takim marginesie Europy i po prostu będziemy odstawać od tych, którzy sobie z tym lepiej radzą. Wydaje mi się, że będą kłopoty z prowadzeniem. Grożą pewne konflikty społeczne. Co prawda w poniedziałek tu byliśmy z profesorem, no i tu kilka osób było na konferencji w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pałacu Staszica. I tam profesor Jerzy Buzek mówił dość dużo na ten temat, bardzo zresztą interesująco. On uważa, że Zielony Ład będzie realizowany, a nawet wzmocniony, że nie ma takiego zagrożenia, że on zostanie zepchnięty gdzieś na margines i tak dalej. I ostatnia minuta i ostatnie. Wspólna polityka rolna ma ten drugą nogę, drugi filar. Podstawy tego drugiego filara były najpełniej zdefiniowane na 2 konferencjach w Cork w Irlandii. Pierwsza była w 1996 roku, a druga 10 lat później, w roku 16. Pierwsza nosiła tytuł Żywotne obszary wiejskie, Living Countryside. Druga z kolei A Better Life in Rural Areas. I ona zaproponowała 10 strategicznych celów rozwoju obszarów wiejskich w Europie. I te działania moim zdaniem mają charakter komplementarny i synergiczny, jeśli chodzi w połączeniu z pierwszym, tylko trzeba to dobrze zharmonizować. Komu podlega rozwój obszarów wiejskich? Nie wiadomo, głównie polityka regionalna, bo to jest 93% kraju. Komu podlega rolnictwo? No wiemy gdzie. Ministerstwo Rolnictwa się tym zajmuje, ale ma w nazwie i rozwoju wsi. Tylko ten drugi człon jest dość symboliczny. I proszę Państwa, jesteśmy teraz i w Polsce, a w Polsce szczególnie. Ja rok temu powiedziałem, to powtarzałem już w innych też miejscach, że ja widzę wyraźnie korzenie kryzysu. Muszę powiedzieć, że prawie mnie wyśmiano, że wspaniale, najlepiej rozwijający się kraj w Europie i tak dalej. W Polsce następuje od paru ładnych lat gnicie podstaw instytucjonalnych funkcjonowania państwa i nie tylko państwa. Efekty tego nie są widoczne z dnia na dzień, ale one są widoczne w dłuższym horyzoncie czasowym.
I teraz już nawet poważni ekonomiści mówią, grozi nam recesja. Zobaczymy. Kryzys, recesja to jest pojęcie ekonomiczne, a kryzys może obejmować cały szereg innych sfer, o których dzisiaj także dyskutujemy. Obyśmy albo ten kryzys jakoś ominęli, albo nie dopuścili w ogóle do niego, żeby on wystąpił w naszym kraju, ale to już zależy od szczególnych okoliczności politycznych. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję panu profesorowi za naświetlenie tych bardzo różnorodnych aspektów wpływu wspólnej polityki rolnej, łącznie z sięgnięciem do tych korzeni aksjologicznych, tego, do czego sięgał też wcześniej pan profesor Mazur. Szanowni państwo, dzięki sprawności naszych całej trójki prelegentów, którzy bardzo w sumie wykorzystali, a nawet nie wykorzystali w 100% czasu, opóźnienie nawet, jak my zaczęliśmy, nadrobiliśmy, a więc mamy przewidziane pół godziny na dyskusję, na pytania i komentarze. Otwieram w takim razie pole do zadawania pytań. Bardzo proszę. Oczywiście jest to otwarte również pole dla naszych uczestników online. Pan profesor Gorzelak. Proszę państwa, tak jak poprzednio, zbierzemy pytania i komentarze, a na końcu poprosimy prelegentów o ustosunkowanie się. To pytanie, które zadam panu rektorowi, często zadaję. Czy to, co się w Polsce stało między rokiem 1990 a 2015, to był jakiś ewenement w naszej historii, a potem po 2015, jak to się mówi, back to normal? Czy też można mieć nadzieję, że to, co się działo między 90 a 2015, to był taki przyczółek sukcesu, do którego kiedyś wrócimy? Ja mam na ten temat swoje zdanie, ale to jest też pytanie potem do profesora Wilkina. Jeżeli ta hipoteza pierwsza jest prawdziwa, czyli back to normal, to prawdopodobnie to, o czym Jurek mówiłeś, że czeka nas kryzys, jest prognozą, która się absolutnie sprawdzi. Bo jeżeli nie będziemy w stanie wrócić do sprawności instytucji, do racjonalności ekonomicznej i do inwestowania w przyszłość, a nie kupowania głosów za dodrukowane pieniądze, to będziemy niedługo w sytuacji greckiej, nie mamy euro, czyli nam nawet nie będą pomagali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dalsze pytania, komentarze. Zapraszam, pani profesor Olechnicka. Dziękuję za te wystąpienia. Ja również mam pytanie do pana rektora, ale no może pan profesor Wilkin zechce się też do tego odnieść, bo też poruszał ten problem. Bo z tych wypowiedzi po prostu jawi nam się obraz bardzo pesymistyczny. Mamy bardzo słabą jakość rządzenia. Jest, z tego co mówił pan rektor, zapaść tej jakości rządzenia. Jeżeli miałoby się to cofnąć, to co? Jak miałoby się to stać? Czy w ogóle możemy kreślić scenariusza? Chyba powinniśmy w ten sposób o tym myśleć. Ja wiem, że to jest pytanie z takich, z rodzaju trudniejszych, ale moim zdaniem to jest pytanie bardzo ważne. W jaki sposób mielibyśmy wrócić do, poprawić tę jakość rządzenia, skoro tak wiele i tak głęboko zostało zepsute? Dziękuję. Pani profesor Iwona Sagan, bardzo proszę. Może również w tym duchu takim trochę klamrą spinającym wypowiedzi pana profesora Mazura i Wiklina,
a związanych z no właśnie tymi nieuchwytnymi w ramach PKB, którym no próbujemy oszacować budowanie konwergencji bądź dywergencji regionów. Dla mnie takim bardzo mierzalnym, no to ciężko może nazwać, ale dowodem, jak bardzo polityka unijna, polityka spójności poprawiała nam to zarządzanie, jest właśnie kwestia uczenia się współpracy pomiędzy podmiotami, pomiędzy regionami. Przykładem są obszary metropolitalne, które przez lata nie mogły powstać. W dużej mierze, kiedy był jeszcze sprzyjający klimat, ze względu na brak umiejętności współpracy jednostek podstawowych, gmin, a również ze względu na, no może też brak właśnie takiej polityki nadrzędnej państwa sprzyjającej, zachęcającej, mobilizującej. Wprowadzenie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych było właściwie finansowym wymuszeniem współpracy, ponieważ swego czasu też prowadziłam badania w ramach Hesponowskiego projektu, no nie tak swego czasu, bo właśnie kończy się ten projekt. Jednym z bardzo uderzających doświadczeń podczas naszych wywiadów z liderami gmin było, iż myśmy odkryli walory współpracy, że my rzeczywiście możemy wzajemnie od siebie się uczyć i tutaj kwestia tych 2% transferu wiedzy, o których mówił pan profesor, no absolutnie jest doświadczeniem dzisiejszym samorządowców i liderów rozwoju. I Unia przyczyniła się, pomijając to, na ile rzeczywiście te inwestycje w ramach ZIT-ów realizowane ożywiły czy inwestycyjnie dźwignęły region. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana profesora Smetkowskiego. Podobał mi się ten taki przykład stypologizowania tych województw w tym układzie współrzędnych. Próba zebrania ich w takie jakby grupy. I pytanie, czy to może mieć jakieś przełożenie na realizowanie polityki, czyli albo, nie wiem, do każdej z tych grup jakoś bardziej spersonalizowana polityka, albo no, co zrobić, żeby wszystkie były w prawym górnym rogu, tak? Bo rozumiem, że to jest to, czego byśmy chcieli tam, żeby się wszystkie tam znalazły. No tak, w stosunku do średniej nie, ale no może unijnej już tak. Dziękuję. Ja pozwolę sobie dołączyć pytanie do pana profesora Smetkowskiego, też idąc za ciosem, bo jak widzę, główny poziom analizy to były subregiony NUTS 3. I w tym kontekście chciałem zapytać, czy pan profesor się zgadza z tezą, że to jest właśnie dzisiaj ten poziom, na którym tak naprawdę powinniśmy skupiać swoją uwagę, także jeżeli chodzi potem o myślenie, o interwencji, o polityce regionalnej, że dyskusja na poziomie województw to jednak naprawdę nie jest ten poziom, bo tak naprawdę ze względu na te wewnętrzne zróżnicowania, które też tu pan profesor pokazywał, że to naprawdę powinniśmy dyskutować właśnie o obszarach funkcjonalnych właśnie na tym poziomie takim, no statystycznie to są nutrze trzecie, prawda? Ale z tym się wiąże też pytanie o interpretację, o to trudne uchwycenie tych czynników. Takie mam pytanie, czy pan profesor też nie sądzi, że właśnie jednym z tych czynników właśnie trudno mierzalnych i właściwie tak statystycznie nie do uchwycenia, to jest ta jakość instytucji też samorządów. Te 32 lata naszych doświadczeń chyba wszystkim, którzy patrzą na tą Polskę lokalną, pokazuje dramatyczną jakość, przepraszam, dramatyczne różnice w jakości rządzenia przez samorządy na poziomie lokalnym.
I pewnie jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy w polityce rolnej, to też nie wiem, czy pan profesor Wilkin by chciał się do tego odnieść. Czy to nie jest tak, że jednak ta umiejętność instytucjonalna na poziomie lokalnym tu jest tym czynnikiem, który no, trudno statystycznie, ekonometrycznie uchwycić, ale on może tu grać dużą rolę. To taka dokładka z mojej strony. Proszę państwa, pole jest otwarte także dla naszych osób. Nie widzę wpisów na czacie, ale jeżeli ktoś z państwa chciał zabrać głos, to proszę po prostu włączyć mikrofon i, czy kamerę i zabrać głos. Dzień dobry, czy ja mogę? Jak najbardziej, bardzo proszę. Katarzyna Kuczekowska, UMCS w Lublinie. Trochę się poczułam wywołana do wypowiedzi, dlatego że zajmuję się ZIT-ami, przeprowadziłam badania w Polsce i w Czechach. I takie dwa wnioski, które z tego wypływają, to pierwsze to, że jest problem z tym, żeby rzeczywiście projekty miały charakter zintegrowany, a nie tylko nazywały się projektami, czy markowały to zintegrowanie. I z tego później są konsekwencje tak dla polityki spójności, dla tego wymiaru terytorialnego. I druga rzecz to taki wniosek, który pokazuje różnicę między tym rozwiązaniem w Polsce przyjętym i w Czechach. I to rozwiązanie w Czechach wypadło jeszcze gorzej, dlatego że tam powstały bardzo duże ZIT-y. ZIT dla Pragi ma 515 samorządów, najmniejszy ma 75 samorządów. Wynika to oczywiście z rozdrobnienia na poziomie gminnym. Natomiast to, co będzie charakterystyczne dla tych ZIT-ów w Czechach, to to, że część samorządowców, część starostów w ogóle nie wiedziała o tym, że jest objęta taką delimitacją. I w odpowiedzi na ankietę, jaką do nich skierowałam, odpisywali mi, że wiedzą coś na ten temat, bo czytali o tym w prasie, natomiast nie znają żadnych szczegółów. Czyli tutaj ten problem, o którym mówił profesor Wiklin, czyli kwestia takiego działania wspólnotowego, to jest jedna z rzeczy, a druga właśnie jakość rządzenia. Ja nie mam żadnego pytania, tylko właśnie w kontekście tych wypowiedzi chciałam się odnieść i powiedzieć, że jakby założenia unijne mogą być, to może być jedno, a praktyka wdrażania tego to będzie całkiem inna ścieżka i czasami właśnie takich działań pozorowanych. Dziękuję. Jak najbardziej komentarze są mile widziane. Bardzo proszę, tak, pana profesora. Dziękuję. Chciałbym się trochę odnieść do tej jakości rządzenia i chciałbym spróbować troszkę zmniejszyć wymiar dramatu, jaki został zarysowany także przez dyskutantów. Mianowicie, czy to rzeczywiście jakość instytucji się obniżyła, ale czy to jest tragedia, czy to jest jakiś kryzys? Nie, w Polsce przynajmniej. Faktycznie pogorszyło się, ale tragedia to jest na przykład na Węgrzech. Kraj ten z 46. pozycji stoczył się na pozycję 92. na wskaźniku korupcji. W jakości rządzenia mierzonym na europejskim wskaźniku EQI, mierzącym jakość dostarczanych usług publicznych, sytuacja tego kraju zarówno w korupcji, jak i w jakości usług systematycznie się pogarsza. Systematycznie. W Polsce jakość usług publicznych pogorszyła się też, ale nie na tyle, żeby nabrać dramatycznych rozmiarów. Na tym wskaźniku Polska nadal mieści się na przeciętnym poziomie krajów wyszehradzkich. Polska należała do 6 krajów europejskich, Unii Europejskiej, gdzie wzrosła korupcja. Ten wzrost korupcji spowodował, że Polska obsunęła się z 38. miejsca na chyba 46. To nie jest dramatyczny wynik, bo za nami są Włochy na przykład. Jeszcze na razie. Wskaźniki jakości rządzenia państwowego, ICRG, to wskaźnik europejski, pogorszył się, ale nadal to jest na poziomie wyszehradzkim. Badania ekspertów jakości rządzenia na świecie. Tu, o ile pamiętam, to jeśli była zmiana, to nie wiem, ale tu mnie pamięć zawodzi. Może to jest naiwność, ale proszę państwa, pogorszyło się, ale jeszcze nie jest tak źle.
No to chociażby. No nie ma co do... Jeszcze do Maćka mam pytanie, może trochę filozoficzne, może nie na temat, bo tak. Przez Europę przechodziły dwa procesy. Europeizacja. W literaturze różnie, ale ta europeizacja, no to miało być zjawisko polegające na tym, że autonomizują się regiony i następuje jakby taka denacjonalizacja Europy. Środki są europejskie dedykowane do regionów, regiony się usamodzielniają, no i wskaźnikiem tego, symbolem tych zjawisk były na przykład przedstawicielstwa regionalne regionów w Brukseli. No tak, przedstawicielstwa dyplomatyczne regionu w Brukseli. No czyli jakby denacjonalizacja. A czytałem, przeglądałem ostatnio wskaźniki, no właśnie takich usług publicznych różnych, ale wysłuchałem Maćka Smętkowskiego i z twojego referatu wynika, że mimo, tak ja rozumiem, mimo tej, no prawda, europeizacji, globalizacji, metropolizacji, no nadal to, co się dzieje w regionach, te dywergencje, konwergencje są pochodną dynamiki państwowej. No już kończę. Jeszcze tylko sfinalizuję pytanie. A czy można wskazać jakiś proces, bo może rzeczywiście jest tak, że ta europeizacja no trochę się zaczęła, się skończyła, czy jest kontynuowana? No już skończyłem. No. Bardzo dziękujemy za ten komentarz i pytanie. Szanowni Państwo, myślę, że damy teraz możliwość odniesienia się do komentarzy i do pytań naszym prelegentom. Pan profesor Mazur może w tej kolejności, jak Państwo występowali. Udało, bardzo dziękuję. Ja bardzo krótko postaram się odpowiedzieć na pierwsze pytanie, bo rzeczywiście Grzegorz, jak się spotykamy, zadaje mi to pytanie, co będzie. I czy ja uważam, że historia i historia jest pełna dowodów na to, nie jest liniowa, tylko jest cykliczna. To znaczy nie ma krajów skazanych na wieczny sukces i wieczną porażkę. Z tego punktu widzenia można by było rzec, że ten okres był z pewnością wyjątkowy w historii Polski. I czy to będzie coś, co będzie na trwałe wpisane? Tak bym chciał, to z pewnością byłoby szalenie istotne, potrzebne i ważne, ale tak będzie, nie jestem pewien. Dlatego, że uważam, że uruchamiamy pewne procesy, tak w sferze polityki gospodarczej, mikro i makro, ale tak szerzej w sferze instytucji, które powodują, że coś, co jest trwałą podstawą rozwoju, prowadzenia mądrej polityki państwa, stoi na stanowisku, które bardzo blisko jest takiego myśleniu tej pani profesor Mazzucato, która mówi, silne państwo, ale mądrze działające w gospodarce czy w życiu społecznym, po prostu zaczynają znikać. Jeżeli one zaczną znikać, to mi się wydaje, że my będziemy powoli, możemy grawitować w kierunku kraju, pomiędzy kraju szybkiej ścieżki rozwoju w kierunku kraju peryferyjnego. Nie chcę tego rozwijać, ale wydaje mi się, że to jest takie niebezpieczeństwo istnieje. I tylko jeden przywołam, nie tylko przykład, czy ogólną myśl. Szanowni Państwo, ten problem instytucjonalny, o którym starałam się pokrótce i pewnie chaotycznie powiedzieć, wiąże się również z tym, że tracimy jako państwo zdolność systemowego uczenia się. Znaczy w tych nowych, bardzo burzliwych czasach, z krótkimi przedziałami czasu, z możliwością zmiany, z logiką, która nie jest liniowa, państwo musi bardzo szybko wykształcić zdolność inteligentnego reagowania. Jeżeli te procesy, o których starałem się powiedzieć, zachodzą, to ta logika czy ta kompetencja po prostu jest redukowana. I to jest fundamentalny problem. Można by to do wielu koncepcji odwołać, rezyliencji, adaptacji, wszystko jedno jak to zwał. Chodzi o to, jak adaptować się do dramatycznych zmian. I mi się wydaje, że w tej chwili, jeżeli się podważa instytucje, to adaptowanie się jest po prostu chaotyczne, przypadkowe, doraźne, bez jakiegoś szerszego strategicznego namysłu. Drugie pytanie, które zadała pani profesor, to najkrócej, żeby też dać szansę tutaj panu profesorowi odpowiedzi, powiedziałbym, kiedyś była taka piosenka, chyba śpiewał Jacek Kaczmarski albo Gintrowski, nie pamiętam, że trzeba mieć nadzieję, a Wojciech Kaczmarski śpiewał, że trzeba robić swoje. To znaczy, to mnie skłania do takiej myśli, którą kiedyś mi, o której mi opowiadał, nie wiem, czy Grzegorz, czy świętej pamięci profesor Kulesza, że wtedy, kiedy wydawało się, że nic nie jest możliwe, tworzono dokumenty, plany, pomysły, koncepcje po to, że one się kiedyś przydadzą. I mi się wydaje, że to jest coś, co my jako pracownicy uczelni możemy praktycznie czynić. I kwestia tego, o czym mówił pan profesor na końcu, kwestia dotycząca tego, że nie jest tak źle, to pewnie
trafna odpowiedź była pana profesora Gorzelaka, że można gorzej. Ja wiem tylko, że tutaj jak pan profesor przywołał Węgry, to ja zwrócę uwagę, że my zaczęliśmy trochę później, ale się szybko zbliżamy i w bardzo wielu obszarach mam wrażenie, że przerastamy naszego nauczyciela i chciałbym być złym prorokiem, ale uważam, że ten proces w tej chwili będzie bardzo szybko postępował. Kilka dni temu byłem na spotkaniu dużego biznesu międzynarodowego, tego globalnego, który operuje w Polsce i tam podnoszono bardzo ciekawe, ale zarazem niebezpieczne zagadnienie. Mianowicie mówią, wasz sposób raportowania sytuacji budżetowej i długu publicznego zaczyna nas niepokoić. Czyli mówią, powoli wielcy inwestorzy mogą się zastanawiać, czy to jest dobre miejsce do inwestowania. I ostatnia rzecz, o której mówiła pani profesor, o tej współpracy. Ja mam wrażenie, że to jest fundamentalna kwestia. Jest taka bardzo znana książka, nie pamiętam, jakiś Włoch napisał książkę pod tytułem Czas premium. To znaczy mam wrażenie, że brak tej kooperacji, brak współpracy, od lat o tym mówimy, ale w istocie podsycany teraz przez część klasy politycznej, powoduje, że my zachowujemy się jak plemiona. Jeżeli zachowujemy się jak plemiona, nie potrafimy uspolnić celów strategicznych państwa, znaleźć sposobów realizacji tych celów, po prostu tracimy, marnujemy czas na plemienne wojny, które w istocie może dają doraźne korzyści, budują indywidualne ambicje i zaspokajają te ambicje, ale nie służą na pewno rozwojowi czegoś, co nazywamy interes publiczny. Tak, to ja pozwolę sobie może zebrać te pytania i taki komentarz z trzech części się składający, taką odpowiedź z trzech części. Pierwsze pytanie, które wydaje mi się istotne i najważniejsze, to kwestia właśnie, że jak modelujemy sobie i patrzymy na te czynniki rozwoju regionów czy jakichś układów terytorialnych, to nawet w najlepszych modelach mamy ogromną resztę tej niewyjaśnionej wariancji. No ja nie jestem tutaj oryginalny, to pierwszy bardzo wyraźnie podnosił ten aspekt profesor Rodriguez Poza, który zawsze mówił, że to są właśnie te instytucje, to są właśnie te czynniki miękkie, to jest ta jakość rządzenia, które sprawia, że jedne układy terytorialne odnoszą sukces, a drugie nie. Tutaj też odnosząc się do tych badań, które realizowaliśmy na poziomie lokalnym w Polsce, badaliśmy różne układy terytorialne, wyróżnione ze względu na to, że jedne otrzymały bardzo dużo środków, a procesy rozwoju niespecjalnie tam są widoczne, choć oczywiście to nie było takich skrajne przypadki, tak? To nie było tak, że tam nie było w ogóle procesu rozwoju, tylko że były słabiej widoczne. I badaliśmy takie, w których tych środków było mniej i które rozwijały się dynamicznie. Ja tutaj nie mówię o środkach, które były położone na przykład w sąsiedztwie dużych miast, które no, siłą rzeczy jakby korzystały z tego, że były zlokalizowane w tych obszarach funkcjonalnych, tylko o środkach dość peryferyjnych, peryferyjnie położonych w ramach swoich regionów. I tutaj wydaje się, że często nie była to nawet różnica w jakości rządzenia rozumianej jako no właśnie sprawność działania czy sprawności instytucji rozumianej jako sprawność w pozyskiwaniu środków, bo te, które pozyskiwały dużo środków, miały bardzo dobrze opracowany system pozyskiwania tych środków. Bardzo sprawnie to funkcjonowało. Jakby tutaj wydaje się, że tym istotniejszą kwestią było, na co te środki są przeznaczane i czy te środki przeznaczane są zgodnie z jakąś strategią rozwoju, czy jest jakaś wizja i czy te działania, które oni podejmują, były w jakiś sposób komplementarne. Jak tą komplementarność udało im się osiągnąć i budować jakąś taką, mieć tą wizję strategiczną, to nawet przy mniejszym zaangażowaniu tych funduszy te efekty zwykle były większe niż ci, którzy bez tej wizji po prostu przerabiali na kolejne projekty, które oczywiście miały efekty popytowe i mieszkańcy też często byli zadowoleni, ale nie miały tego wymiaru gospodarczego. To jakby nie pozwoliło im rozwinąć lokalnej gospodarki. To jest jedna z tych kwestii, których dotyczyły pytania. Druga dotycząca kwestii obszarów funkcjonalnych. Ja nawet może szerzej postaram się na to spojrzeć, bo no, żyjemy w świecie, który jest zglobalizowany, który jest otwarty. Tak? Gospodarki funkcjonują w globalnym świecie, mamy cały szereg różnego rodzaju powiązań. Ale nawet w tym świecie, jak sobie zobaczymy na realne powiązania, to okaże się, że znaczna część tych powiązań wciąż jest silnie domknięta w układach terytorialnych, czy to układach lokalnych, czy to układach regionalnych, czy układach krajowych. Nawet jak spojrzymy sobie na przygraniczne regiony, to okaże się, że mimo rozwiniętej współpracy transgranicznej, przewaga powiązań w większości tych regionów europejskich jest krajowa.
Tak? Czyli te regiony są w większym stopniu jednak zależne od tego, co dzieje się w tym kraju, niż od tych różnych możliwości współpracy transgranicznej. Także musimy, wydaje mi się, o tym pamiętać. No, ja zgadzam się i tutaj wszystkie te głosy, które są za tym, żeby tą politykę regionalną prowadzić w obszarach funkcjonalnych, gorąco popieram. No jest problem z operacjonalizacją tego. Tak, my wiemy, jak to powinno wyglądać, ale trudno jest to zoperacjonalizować, tym bardziej, że nie mamy też takiego szczebla administracyjnego, który by odpowiadał. Ja tu nie chcę, broń Boże, powiedzieć w ten sposób, że jak my ten szczebel stworzymy, to od razu byśmy rozwiązali problemy, bo pewnie nie. To jest tylko kwestia tej właśnie trudności, że wiemy, że tak byłoby lepiej, ale nie do końca mamy instrumenty, w jakich możemy to w sprawny sposób wdrożyć. Tutaj pytanie jeszcze, Kasiu, twoje. Co zrobić, żeby się wszyscy przesunęli? No to myślę, że to w tej pierwszej części tej wypowiedzi, jak mówiłem o tych instytucjach i o tej strategii, to jest to kluczowe. Czyli ta pewna wizja rozwoju, strategia, dopasowanie działań, nie sama wielkość środków, nie sprawność w pozyskaniu tych środków, tylko wykorzystanie tych środków w komplementarny sposób w celu realizacji jakiejś wizji rozwojowej. Tak, to jest kluczowe, a jak te badania i inne pokazują, no same te wielkości środków, struktura tych nakładów nie są aż tak istotne, chociaż pewne rzeczy można uchwycić, to za chwilę o tym powie Piotrek. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego pytania profesora Korzolaka. Tak mniej więcej w latach 2012-2013 realizowaliśmy taki projekt jeden z pierwszych w naszym kraju, nawiasem mówiąc, o jakości rządzenia, a wcześniej jeszcze uczestniczyłem w takim projekcie finansowanym z funduszy norweskich o wskaźnikach jakości rządzenia. Nawiasem mówiąc, udało nam się ponad 100 takich wskaźników, że tak powiem, zaproponować. To okazywało się, że w tych latach do 15 roku te wskaźniki generalnie się poprawiały, rosły. Potem nastąpiła naprawdę istotna zmiana. I to nie tylko tak, że o tam parę miejsc, 5, 2, 3, ale o kilkadziesiąt. Na przykład jeśli weźmiemy wolność mediów, no, słynny przypadek, albo jakość demokracji, albo praworządność, to są dramatyczne spadki, takie kompromitujące dla naszego kraju. I teraz kolejna rzecz. Tu Europejski Zielony Ład coraz bardziej budzi takie różne emocje i uwagi. Ja uważam, że jesteśmy bardzo słabo przygotowani do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Też przede wszystkim z dwóch względów. Ze względu na jakość instytucji, która jak wiadomo się pogarsza. Niechęć generalnie do integracji do Unii Europejskiej, co też jest bardzo widoczne. Ale także, co nam jest bardzo bliskie, słabość sektora badań i wdrożeń, które, proszę Państwa, Zielony Ład, Europejski Zielony Ład to jest gigantyczne wyzwanie badawcze również. Nie na darmo Unia Europejska zamierza przeznaczyć 35% środków związanych na badania, na horyzont i tak dalej, na te sprawy związane z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Tu przy okazji w Polsce wydatki na badania ciągle oscylują wokół 1%, podczas gdy średnia Unii jest prawie 2,5, a są kraje, które dobijają do 5, jak na przykład Izrael, albo Norwegia, albo Finlandia. Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo od ministra Czarnka, znaczy otrzymaliśmy jako
członkowie Polskiej Akademii Nauk, gdzie prezes Duszyński zwrócił się z dobrze udokumentowanym pismem pokazującym sytuację finansową 69 instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk, dla których subwencja prawie od kilku lat się nie zwiększa. Przy tej inflacji i przy tych potrzebach, jakie się pojawiły. I duża część w wydziale pierwszym, to jest 12 na 14 instytutów, ma deficyt, traci płynność finansową. Odpowiedź jaka jest? Subwencja pozostanie na poziomie roku ubiegłego, ponieważ Polska ma obecnie bardzo duże inne potrzeby. I toczka na końcu jest. Proszę Państwa, to jak w takiej sytuacji dobrze się przygotować do tak skomplikowanego w sensie badawczym programu jak Europejski Zielony Ład? Tu Pani wspomniała, Pani Profesor, o walorach współpracy. No, to jest pewien problem ciągle, ale Unia Europejska pomogła w pewnych sprawach. Tak starałem się przypomnieć sobie parę rzeczy, ale na przykład chociażby współpraca badawcza w ramach Horyzontu, jest Erasmus i tak. One nauczyły jednak pewnych form współpracy między różnymi badaczami, studentami i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia sprawa, że rozwój bywa taki enklawowy. Znaczy enklawowy nie tylko w sensie regionów, ale mniejszych jednostek, na przykład gmin. Ja pamiętam taką mapę, którą zespół pani profesor Moniki Stanny w moim instytucie skonstruował, pokazującą mapę Polski w podziale na gminy i wielkością środków, jakie gminy zdołały pozyskać z różnych źródeł i przeznaczyć na inwestycje i na inne cele rozwojowe gminy. I proszę Państwa, te punkty, te powiedzmy przodujące gminy są rozmieszczone w bardzo różnych miejscach Polski, ale no, w euroregule nie muszę mówić, że to się zdarza. Właśnie, bo to zależy od liderów i jakości rządzenia w ramach Unii Europejskiej. I ostatnie, bardzo charakterystyczne zdanie a propos instytucji. Jak zaczynałem, miałem taki wykład o ekonomii instytucjonalnej, i mówiłem na początku studentom jedną rzecz. Pamiętajcie, instytucje są w głowach ludzi. To wam ułatwi potem zrozumienie bardzo wielu rzeczy dalszych w tym wszystkim. I bardzo się ucieszyłem, jak kilka lat później pierwsza kobieta, laureatka Nagrody Nobla w ekonomii, Elinor Ostrom, napisała publikację zatytułowaną Digging Deeper, Then Markets and Hierarchies. Musimy się dokopać głębiej, żeby zrozumieć instytucje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Serdecznie jeszcze raz dziękuję prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia, bardzo ciekawą dyskusję, wszystkim dyskutantom.